Siemanko, siemanko, witam Was z samego rana. Dzisiejszy dzień rozpoczynam aktywnie, bo wyszedłem na naszą miejską alejkę, żeby trochę przefiltrować organizm i też pokazać Wam w tym vlogu, jakie mamy piękne okolice. Ewelinka szykuje śniadanie, Hani podaje leki, bo Hania jest na antybiotykach. Tradycyjnie, już chyba z trzeci czy czwarty raz w tym roku. Niedobrze wiem o tym, natomiast no, pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Po śniadaniu chcemy jechać trochę na wykrywacz, także też Wam namiastki poszukiwań pokażemy. A teraz spójrzcie. Jeszcze nie przełączę kamerę, zaraz Wam pokażę, jaki mam piękny widok. Już się przełączam. O! A to jest serce miasta, gdzie mieszkam, jezioro i centrum, średniowieczny kościół. Widzicie już pierwszych wędkarzy, jest maj, czyli sezon dla wędkarzy otwarty, a jeszcze dla pasjonatów historii pokażę tam jest grodzisko miejskie w Suszu, po środku jest park, a tutaj jest kościół świętego Antoniego Padewskiego. A tutaj jest ta alejka, gdzie codziennie, praktycznie jak jest czas, to wychodzę. Cała alejka ma długość 5750 metrów. Także godzinkę zawsze jestem tutaj aktywny. Zazwyczaj przed pracą, jak dzień dłuższy, to też i z Ewelinką wieczorem nieraz wyjedziemy. Także wszystko zależy od tego, na co mamy chęć. O. Także ja sobie idę, potem jak dojdę do domu, to Wam pokażę, co tam robi Ewelinka i Hania. Jak przygotowania do wyjazdu na poszukiwania. I jak coś się będzie działo, też będę wrzucał to na nasze vlogi. A po powrocie do domu taki oto mi widok zastał. Któż to leżakuje na tej kanapie? Pospolity leniuszek? Co robisz, Hania? Powiedz coś do naszych widzów, co Ty robisz? Co oglądasz? Co? TikToki? Co? YouTube'owe TikToki. YouTube'owe? Tak. YouTube'owe. Tak, zobacz, jak tam można wejść? Jak tam można wejść na tą bujaczkę? Nie wiem. Ty oglądasz, to ty może podpowiesz nam. Ja teraz sama nie wiem. Sama nie wiesz? Tak. Lenistwo. A to zobacz, jak ta dziewczynka spadnie, będzie miała miękki ląda. Dlatego, że tam jest pod spodem trampolina. Trampolina. I widzicie, taki oto widok po powrocie. Zaraz zobaczymy, co tam robi Ewelinka. Ewelinka w kuchni szykuje papu. Na grilla. Na grilla. Odpalamy dzisiaj pierwszego grilla. Jest majówka, musi być grill. Ale jak na razie jest sałatka. I grzaneczki będą. I będą grzaneczki. Z czym grzanki? No taką przyprawę kupiłam. Ale kiełbachę musisz pokroić. A to będzie się kroić kiełbacha. I zaraz trzeba będzie kopciucha odpalić, żeby wrzucić kaszanę i kiełbachę. I kiełbachę. Także, a tutaj Tosia czeka. Tosia czeka też na grilla, na papu z grilla, ale jeszcze pół godzinki i będzie grill i jedzenie. Kot chyba nie wytrzyma tyle. A gdzie mamy kota? No tu jest. A, jest nasz kotek. On zawsze jest przy nas, jak jesteśmy w kuchni. Jak ja coś robię, to jedzenie. Tak zawsze. Jest. Nawet mi skórę z nogi ściąga, żeby coś dostać. Dzisiejszego grilla będziemy jedli tutaj, oto na tarasie. Wszystko przygotowane do jedzenia. Do jedzenia talerzyki. Tu wejście, a tutaj się pomału już kopciuch przygotowuje do tego, żeby wrzucić tam to, co wcześniej mówiłem. Zdrowe, niezdrowe jedzenie. A po grillu, żeby trochę dupkę odchudzić, wybraliśmy się na poszukiwania. Poszukiwania oczywiście z wykrywaczami metali. Zobaczcie, co ja znalazłem i podejdziemy do Ewelinki, zobaczycie, co ona znalazła. Tu jest mój wykrywacz i łopata. Tam jest Ewelinka. Ja używam takiego oto wykrywacza Xpedeus 2. To jest firma i marka, z którą obcuję na co dzień. A moja znajdka to
200 marek, aluminiowe 200 marek, w stanie takim nieciekawym, ale jest, to jest najważniejsze. Bo idea jest taka, żeby trochę sobie podeptać i z dupy, żeby kilogramy zeszły, te, które odłożyły się po niezdrowym grillowym jedzeniu. A my już sobie podejdziemy do Ewelinki, także zobaczcie, co znalazła ona. Grill smakował? Smakował. Grill nie smakowałem, ale ja bym pił łachę. No tak, tak. Także pochwal się, co tam znalazłaś. Muszę się przygotować. Dobra. Jeden Fenning 1862. Silver Grosik 1842. Guziol. Guziczek z taką aplikacją jakąś tam. Kamerka. I Fenning 1870. I tak to oto moje znajdki dzisiejsze wyglądają. Jeszcze przybliżę, raz pokażę. Także tylko się cieszyć, że ty masz takiego farta. Ba. Zawsze mam szczęście, nie? I o to chodzi w życiu. A ja idę teraz na takim polu sobie tutaj ochodzimy. Idę po swój wykrywacz i będziemy kontynuować poszukiwania do samego wieczora. Do samiuśkiego wieczora.